Jak wyglądała dawna Mława? Co niegdyś znajdowało się w budynkach w centrum miasta? Odpowiedzi na te i inne pytania można było uzyskać podczas historycznego spacerku, jaki odbył się z inicjatywy Mławskiej Biblioteki. Przewodnikiem kilkudziesięcioosobowej grupy był profesor Leszek Zygner. Myślę, że to w każdym mieście kilkadziesiąt tysięcznym można takie spacerki organizować. Natomiast samo położenie Mławy przy dawnej granicy, przecież przez ponad 5 wieków, powodowało, że naprawdę pozostałości tej dawnej historii dotyczącej nie tylko miasta, ale także Polski czy pogranicza mazowiecko-pruskiego pozostało tu jeszcze wiele. Początki Mławy nieodłącznie były związane z rzemiosłem. Według zachowanych dokumentów do XIX wieku burmistrz miasta i najstarsi radni byli właśnie rzemieślnikami. Opowiadając o mławskich rzemieślnikach, o całych rodach rzemieślniczych, ale także rodzinach kupieckich, ruszymy szlakami dawnych zakładów pracy, mieszkań, parceli, które te rodziny posiadały w dawnej Mławie. No i to wszystko, co w topografii miasta jeszcze do dzisiaj zachowało się z tych dawnych czasów. Na trasie wędrówki znalazły się miejsca, które skupiały dawnych rzemieślników. Były to pozostałości po budynkach cechowych, a także główna siedziba. Do dziś jest nią dobrze zachowany budynek z lat 60. Zresztą także tablica pamięci poświęcona walczącym we wrześniu 1939 roku przed tym budynkiem pokazuje tę tradycję rzemieślniczą, patriotyczną, która kultywowało wiele rodzin mławskich. Jest kilka budynków, łącznie z tymi najstarszymi, częściowo przebudowanymi, ale zachowanymi w bryle jeszcze z XVIII wieku na Starym Mieście, konkretnie na Starym Rynku w Mławie, gdzie można zobaczyć, jak wyglądała taka typowe miejsce pracy dawnego rzemieślnika. O rzemieślniczych tradycjach w Mławie przypominają także ulice. Kilka z nich do dziś nosi nazwy wskazujące na dawnych mieszkańców. Są to ulice Szewska, Zduńska oraz fragment dawnej, dosyć długiej ulicy Bednarskiej.